a postawiwszy je na środku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem o ziemię. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemię. Kiedy to usłyszeli wszyscy, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępi. A ona odrzekła: Nikt. Panie, rzekł do niej Jezus, i ja ciebie nie potępię. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Chcę was o coś poprosić, abyście razem
ciszy pomodlili się za mnie. I kiedy zaczynamy tę lekcję, chciałbym Was poprosić o to samo. Razem w ciszy pomódlmy się za papieża, ale i za nas nawzajem, za nasze rodziny i za całą tę rekolekcję. Szacunku dla przyszłego, czy już zapowiedzi.
widzianego współmałżonka. Tak nawiasem mówiąc, jakże różna to praktyka od dzisiejszych małżeństw na próbę. Tylko jednego jakoś mi trudno w tym współczesnym obyczaju zrozumieć, że młodzi ludzie zaczynają mieszkać ze sobą i próbują, tę swoją miłość przez długie lata i ciągle nie są pewni, czy się kochają, a nawet jak już wreszcie na ślub się zdecydują, to nie żadne. Ten związek nawet po kilku miesiącach się rozpada. Więc po co taka próba, co nam udowodnić? Ale wróćmy do Ewangelii. Jeżeli chodzi o ten rodzaj wierności przed małżeństwem, to znaczy, że mamy do czynienia z młodą dziewczyną, 15-16-letnią, bo tak to wówczas było, że takie osoby poślubiamy. Więc nie jest to jakiś grzech zepsucia, może bardziej lekkomyślności młodej dziewczyny. Zresztą nie znamy jej historii życia, nie znamy jej narzeczeństwa. Nie wiemy, co spowodowało, że weszła w to zaślubienie. Może była to jakaś umowa rodziców, a ona głęboko w sercu tego przyszłego męża zaślubionego tak naprawdę nie kochała. Nie wiemy. Ale chyba jeszcze bardziej zdumiewające jest, że do Jezusa przyprowadzono tylko tę dziewczynę. A gdzie jest jej kochanek? Skoro przyłapano ich na cudzołóstwie, to przecież nie sama zgrzeszyła. Był jeszcze jej kochanek. Ale tak to chyba zwykle jest, że to dziewczyna czy kobieta ponosi gorsze konsekwencje takiego grzechu. Ta została zostawiona samotna na pastwę długu, który chciałby ukamienować. Dzisiaj, kiedy dziewczyna zostaje sama, może na pastwę kpin czy drwi, a później długiego i ciężkiego wychowywania dziecka w samotności. Co mógł myśleć Jezus, kiedy przyprowadzono do Niego tę drżącą dziewczynę z lęku, zaszczurtą, zakrzyczaną i właściwie już skazaną na śmierć? Może pomyślał o swojej matce, która za sprawą Ducha Świętego stała się brzemienną w pierwszym zamieszkaniu z Józefem. I gdyby zaaplikować silne prawo, gdyby nie znać tej tajemnicy Maryi, gdyby Józef nie okazał się szlachetnym mężem, to być może doszłoby do niesprawiedliwego potępienia i samosądu w imię prawa. Nie wiemy, co myślał Jezus, ale ewangelista zanotował, że uczeni w prawie faryzeusze tak naprawdę nie przyprowadzili dziewczyny ze względu na jej grzech, ale aby Jezusa wystawić na próbę, by móc go skarżyć. Ona była tylko pretekstem. To Jego chcieli zniszczyć, to Jego chcieli wkręcić w tę intrygę. Stanął rzeczywiście w trudnej sytuacji Jezus. Jeżeli by tej dziewczynie po prostu przebaczył, to złamałby żydowskie prawo, prawo Mojżesza. Jeżeli by cisnął w nią kamieniem, pękłby mit o dobrym nauczycielu, który pochyla się nad każdym człowiekiem. A i prawo rzymskie mogłoby się do niego dobrać, bo tylko Rzymianie mieli w ówczesnym Izraelu prawo karcie. Myślę, że rozumiemy tę intrygę. Intryga to bardzo paskudny rzecz. Taki na zimno, z premedytacją,
grzech pod wpływem chwili, jakiejś namiętności, zdenerwowania, gniewu czy lęku. To jest grzech, który się kryje długo, który zagnieżdża się w sercu. Rozpuszcza się plotki, szarpie się opinie, zbiera kompromitujące materiały i w najbardziej odpowiednim momencie uderza, aby publicznie zlinczować ofiarę. Oczywiście w imię sprawiedliwości. Jezus milczał, pochylił się i pisał palcem po ziemi. No niestety materiał, który wybrał, materiał pisarski, jest bardzo nietrwały. Nie wiemy, co napisał. Wiatr chyba szybko to pismo Jezusa rozwiał na czarnej stronie świata. Ale niektórzy porównają to pisanie Jezusa na ziemi świątynnej do innego pisania Bożego, które się dokonało na górze Syna. Tak również Bóg pisał na kamiennych tablicach swoje 10 słów dekalogu. Nie będziesz miał innych bogów poza Bogiem Rzymu, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie zeznawał przeciw bliźniemu. Inni mówią, że Jezus pisał na tej ziemi grzechy tych oskarżycieli, tak, że mogli się niejako w nich przejrzeć, jak w lustrze. Jakkolwiek by było, postawił ich wobec prawdy o nich samych. Kto pierwszy jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Zapytajmy się w tych rekolekcjach o prawdę naszego serca. Jaki jest nasz prawdziwy wizerunek? Ten, który znamy tylko my i który zna Bóg. Zanim kogoś osądzisz, zanim kogoś oskarżysz, zbadaj, czy sam jesteś sprawiedliwy. Nie potępiajcie, ani będziecie potępieni. Wszyscy odeszli. Wszyscy jeden po drugim. Został tylko Jezus i ta kobieta. On jeden mógł ją sprawiedliwie ukarać. On jeden mógł ją sprawiedliwie osądzić. On jeden, który grzech nie popełnił, mógł sprawiedliwie rzucić w nią kamień. Ale tego nie uczynił. Wręcz przeciwnie. Może po raz pierwszy ta dziewczyna spotkała się z tak rozumiejącym, głęboko rozumiejącym i akceptującym wzrokiem człowieka i ze słowami dobroci i przebaczenia. I ja ciebie nie potępię. Idź i nie grzesz w tej chwili. Jezus nie usunął sprawiedliwości, nie zniósł jej, ale wypełnił ją po Bożemu. Ten wyrok śmierci, który zaciążył na tej dziewczynie, on wziął na siebie. Wyrok potępienia, który ciąży na nas z powodu naszych grzechów, Jezus bierze na siebie. Miłosierdzie ma swoją cenę. Jest nią krew Chrystusa. Jest nią Jego krzyż. Jezus nie bagatelizuje zła i grzech. On grzech potępia, ale ocala grzesznika. Osądza zło i zło nazywa złem, ale człowiekowi daje szansę na ręce. Bracia i siostry, taki jest Chrystus. I kiedy może nasze serce oskarża nas albo mocno obciąża,
powiedzmy, że szczerze żalu i szczere wyznanie grzechu pozwala nam Bogu doświadczyć Bożego miłosierdzia. Nie tylko powierzchownego zmycia grzechu, chwilowego uwolnienia się od poczucia winy, ale pozwala doświadczyć głębokiego dotknięcia Bożego miłosierdzia. Im bardziej przed nim rozdzieramy nasze serca, a nie szat, tym bardziej